ostatni dzień zmagań w Pucharze Polski tej jesieni to spotkanie dwóch dobrych znajomych z trenerskiej ławki, Macieja Skorży i Michała Probierza. Obaj szkoleniowcy przed meczem wypowiadali się o sobie z dużym szacunkiem, a trener białostoczan pokusił się nawet o stwierdzenie, że Lech Poznań to polski Dream Team. Co na to druga strona? To chyba kurtuazja ze strony Michała dosyć daleko posunięta. Daleko nam do definicji Dream Teamu. Ciężko musimy pracować na to, żeby poprawić nasze miejsce w tabeli. Jak na razie szósta pozycja to nie jest to, co Dream Team powinien prezentować. Także spokojnie z takimi określaniami. Na razie czeka nas jeszcze dużo pracy, żebyśmy mogli być drużyną taką, jaką byśmy chcieli być. Kluczowy w tej rywalizacji miał się okazać element zaskoczenia przeciwnika. O czym zresztą wspominał przed naszą kamerą trener Skorża. Michał zawsze coś ciekawego potrafi wymyślić, szczególnie jeżeli chodzi o stałe fragmenty gry, dlatego myślę, że parę nowych rzeczy dzisiaj w meczu z nami zastosuje. Ale szybko okazało się, że to Lech zaskoczył Jagiellonię. Na strzelenie pierwszego gola potrzebował dokładnie 7 sekund. Później zaczęły się dziać rzeczy dziwne. Najpierw trener Probierz posłał swojego zaufanego człowieka, by spytał się co dolega Bartłomiejowi Drągowskiemu. Ale ten ledwo zdążył dobiec z informacją, a już zrobiło się 0-2. Trener Skorża w odpowiedzi na manewr gości postanowił dać swoim ludziom jeszcze trudniejsze zadanie. Weźcie tejpy i zanieście je do Tomka Kędziory, zdawał się mówić. Rozkaz został przyjęty i misję można było uznać za rozpoczętą. Posłany w bój maser szybko jednak się zorientował, że najtrudniejsze dopiero przed nim. Kluczowe pytanie brzmiało, jak dostarczyć przesyłkę do adresata. Czas jednak mijał, a trener Skorża zdawał się być coraz bardziej zaniepokojony. Kiedy pojawiła się w końcu dogodna okazja, czas zadania dobiegł końca. Akcja zakończona niepowodzeniem. Niepowodzenie tej misji przełożyło się także na niepowodzenie na boisku. Dzięki uprzejmości Barry'ego Douglasa Jagiellonia najpierw strzeliła gola kontaktowego, a 10 minut później wyrównała stan meczu. Szkot długo tłamsił to niepowodzenie w sobie, a trener szukał sposobu, jak przywrócić zespół na właściwe tory. W drugiej połowie szansę pierwszego występu w tym sezonie dostał Jan Bednarek, który od razu został rzucony na głęboką wodę. Miał bowiem zneutralizować najlepszego strzelca Ekstraklasy, Mateusza Piątkowskiego. Tymczasem przy linii bocznej oglądaliśmy dobrze nam znane show, klasykę gatunku. W roli głównej Michał Probierz. To właśnie trener Jagiellonii dał też najgroźniejszy strzał w drugiej części meczu. Idealnie tuż nad murem, pod poprzeczkę ławki rezerwowych. W dogrywce głównie celnie strzelali już tylko Lechici. Najpierw swoje winy odkupił Barry Douglas efektownym uderzeniem z rzutu wolnego, a w samej końcówce spotkania swój pierwszy dublet w seniorskiej piłce ustrzelił Karol Linetty. Pokonany Bartłomiej Drągowski niewiele już mógł w tej sytuacji zdziałać, a po meczu zdradził nam przed kamerą, skąd w pierwszej połowie wzięły się te wycieczki członków sztabu szkoleniowego pod jego bramkę. Odnowiony uraz od kadry U19, pobolewa mnie kolano i po prostu przy zdobyciu bramki zawodnik Lecha wpadł na mnie i po prostu ta noga mnie zabolała. Dzisiaj nie udało mi się jakoś bardzo pomóc zespołowi. Dostaliśmy 4 bramki, myślałem, że mecz nam się inaczej ułoży, jak wyrównaliśmy na 2-2, no ale cóż, to jest piłka nożna, no duża lekcja dla nas i wiemy, nad czym mamy pracować. W zgoła odmiennym, szampańskim nastroju był piłkarz, który na ostatnim zgrupowaniu kadry do lat 19 był z Drągowskim w jednym pokoju. To Jan Bednarek, piłkarz, który pucharowy egzamin dojrzałości zdał na piątkę. No tak, myślę, że dużo razy już ten mecz rozgrywałem w głowie. Myślę, że moje oczekiwania są spełnione i myślę, że dobrze to wyglądało. Więc widzę, że ojciec pęka z dumy tutaj z trybun. No na pewno się cieszę i ja się cieszę, że się cieszę.